Nazywam się Małgorzata Szewczuk, jestem prezesem ZOT Fregata. Jesteśmy teraz na ulicy Bydgoskiej 14 w Świnoujściu w trakcie drugiego pikniku integracyjnego pacjentów razem z ich rodzinami, z mieszkańcami Świnoujścia, a nawet z osobami przybyłymi spoza miasta. Spotykamy się już po raz drugi na tego typu imprezie. Postanowiliśmy, że to będą imprezy cykliczne. W następnym roku również planujemy takie wydarzenie. Jest to specjalnie tak dobrany dzień, żeby to był dzień słoneczny, żeby była pogoda odpowiednia, żebyśmy mogli jak największą liczbę naszych pacjentów przebywających w zakładzie opieki długoterminowej wziąć na wózkach tutaj na teren zielony, gdzie odbywa się impreza. Od godziny 12 do godziny 18 na scenie cały czas są występy, gry, zabawy, są konkursy, ale też mamy szereg wystawców, którzy przy okazji świadczą bezpłatne usługi i porady dla mieszkańców Świnoujścia i dla wszystkich przybyłych gości. Mamy tutaj Narodowy Fundusz Zdrowia, który ze swoim namiotem edukacyjnym pokazuje, jak na przykład dokonać samobadania piersi, jak dokonać badania jąder, jak dzieci mają szczotkować ząbki, żeby te ząbki się nie psuły. Nasi fizjoterapeuci w namiocie fizjoterapii dokonują dzisiaj bezpłatnych porad fizjoterapeutycznych i bezpłatnych zabiegów fizjoterapeutycznych. Mamy też namiot szpitala ze Świnoujścia i tam też są dokonywane bezpłatne porady i badania z zakresu usług, które są świadczone w szpitalu. Mamy namiot z warsztatami terapii zajęciowej, gdzie są bezpłatne warsztaty. Można na przykład zrobić las w szkle, można też ozdobić sobie parasolkę. Z kolei w namiocie pogodnych nordikowców to można dowiedzieć się, jak bezpiecznie i zdrowo uprawiać nordic walking. Są pokazy, są warsztaty. Przez 7 godzin dzisiaj jest dostępny instruktor, który profesjonalnie wskaże, jak chodzić z kijkami. Tak? Mamy też szereg rzeczy. Tutaj zadbaliśmy też o kulinaria. Nie mówiłam wcześniej, ale nasz projekt piknikowy jest tutaj wsparty przez budżet obywatelski. Dzięki temu, że mieszkańcy Świnoujścia w ubiegłym roku zagłosowali na nasz piknik, mieliśmy środki po to, żeby zakupić między innymi grochówę. Mamy wojskową grochówę, mamy tutaj ciasto. Zresztą ciasta mamy bardzo dużo, wszystko bezpłatnie rozdajemy i to ciasto jest częściowo z budżetu obywatelskiego, ale też jest od rodzin naszych pacjentów i od podmiotów, które z nami współpracują. Także zapraszamy na ciasto, na grochówę, na zupę rybną, która przyjechała tutaj z jednego hoteli, też bezpłatnie jest serwowana dzisiaj. No i szereg innych rzeczy, no już trudno mi jest powiedzieć wszystko, co mamy. No możecie Państwo przybyć, zobaczyć, kupić coś, bo też sprzedajemy rzeczy, które zostały stworzone na warsztatach terapii zajęciowych, ale też jest kiermasz rękodzieła, pani ze Świnoujścia, tak? I też mamy na przykład, co jeszcze mogę powiedzieć, no i w naszym namiocie też wydajemy nagrody dla każdej osoby, która wpłaci dowolną darowiznę w kwocie co najmniej 5 zł na rzecz organizacji kolejnych wydarzeń i na rzecz organizacji zajęć terapii zajęciowej dla naszych pacjentów. Dzień dobry, Wioleta Nawrocka, Woliński Park Narodowy. Dzisiaj gościmy w ZOT Fregata w Świnoujściu, a na naszym stoisku zapylacze, czyli kwiaty, pszczoły, motyle, wszystko, co jest w naszym otoczeniu najważniejsze. Serdecznie zapraszamy na nasze zajęcia. Tak.
piknik ma za zadanie zintegrować naszych pacjentów ze społeczeństwem. Przypomnę, że w ZOT Fregata przebywają głównie pacjenci długotrwale chorzy, którzy nie są w stanie funkcjonować samodzielnie w domu. Niektórzy z tych pacjentów są tutaj nawet 5 lat. I te osoby nie mają kontaktu ze światem zewnętrznym. I te działania, które my prowadzimy, między innymi taki piknik, powoduje, że mają namiastkę życia społecznego. Że mogą spotkać się z ludźmi w każdym wieku, zobaczyć uśmiech na innych twarzach, że mogą usłyszeć dobrą muzykę, że zjedzą ciasto na świeżym powietrzu, tą grochówkę. Jest to też doskonała okazja do spotkań z rodzinami, bo specjalnie po to piknik jest robiony w sobotę, kiedy to rodziny z reguły mają więcej czasu, mogą przybyć i razem ze swoim członkiem swojej rodziny, naszym pacjentem, tutaj miło spędzić czas. Za rok, 26 lipca, godzina 12, spotykamy się w ZOT Fregata, ulica Bydgoska 14 w Świnoujściu.